Już gościa, którego zapowiadałem, połączenie z Gdańskiem. Naszym gościem Tomasz Rakowski, organizator protestów wolnych Polaków w Gdańsku. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, i witam wszystkich polskich patriotów. Kolejne, bo to jest seria, to nie jest jeden protest, są protesty, które trwają i w Gdańsku, ale też w Sopocie przed domem Donalda Tuska. Dzisiaj ma być kolejny protest o godzinie 18 przed urzędem wojewódzkim w Gdańsku. Kolejny protest, z jaką energią, bo to już nie jest łatwe. Łatwo jest raz wyjść na ulicę i potem pójść do domu, a wychodzić codziennie czy co któryś dzień, to już wymaga pewnego zacięcia. Dokładnie tak, ale sytuacja w Polsce jest na tyle ciężka, że ta energia jest i ta energia płynie po prostu z serc Polaków i wynika z ich szczerego zaniepokojenia w związku z tą sytuacją, z którą mamy do czynienia w Polsce. 11 stycznia w Warszawie były nas setki tysięcy i tam Polacy, patrioci po prostu mogli się zobaczyć, policzyć i zobaczyć, że ludzi, którym zależy na tym, jak będzie wyglądała nasza ojczyzna, i ludzi, którzy sprzeciwiają się temu, jak działa teraz rząd Donalda Tuska, jak posługuje się tym bezprawiem, że ci ludzie po prostu, że na to się nie godzimy. I oczywiście organizacja kolejnych protestów wbrew pozorom wcale nie jest trudna, panie redaktorze, bo i z tego miejsca też chciałbym zachęcić wszystkich Polaków, właśnie tych wszystkich z Państwa, którzy byliście 11 stycznia w Warszawie, albo którzy przyglądaliście się temu za pomocą środków masowego przekazu, czy oglądaliście to w internecie, czy w telewizji. Słuchajcie, kochani, ta energia, która była 11 stycznia, ją trzeba ponieść dalej. To, że mamy dzisiaj kilka protestów na mapie tutaj przed chwilą pokazywanej, to jest stanowczo za mało. Ja uważam, że w każdej miejscowości, mniejszej, średniej czy większej, te protesty powinny się odbywać. I jeżeli jesteście ludźmi, którzy nie zgadzają na to, co się dzieje obecnie w Polsce, to nie czekajcie na to, aż za te protesty wezmą się, nie wiem, czy to kluby Gazety Polskiej, czy jacyś może lokalni działacze, czy politycy. Po prostu zróbcie to wy. Wy jesteście za to odpowiedzialni i to jest dosyć proste, bo możecie wysłać kilkanaście SMS-ów do swoich znajomych, skrzyknąć się w jakimś miejscu, nie wiem, nawet pod pomnikiem jakimś związanym z polską historią, czy pod jakimś urzędem gminy, czy starostwem powiatowym. Po prostu to zróbcie, to trzeba zacząć, bo ludzie, tak jak widzieliście, ta emocja jest w bardzo wielu ludziach. Jest mnóstwo ludzi w Polsce, którzy chcą działać, którzy chcą zamanifestować swoją niezgodę, ale którzy na ten moment nie mają miejsca, bo mieszkają gdzieś w małych miejscowościach, w średnich miastach, a te protesty, jak widać, odbywają się tylko w większości dużych miastach wojewódzkich. Więc z tego miejsca, za pośrednictwem Telewizji Republika, gorąco apeluję do was, Polacy, rodacy, żebyście po prostu podjęli ten trud i zorganizowali w swojej miejscowości, w swojej lokalnej społeczności jakiś protest. Ja wam powiem, że w Gdańsku, kiedy 20 grudnia po tym bezprawnym wejściu do Telewizji Polskiej właśnie za pomocą telefonu komórkowego powysyłałem kilkanaście SMS-ów, w ciągu 2 godzin zeszło się dosłownie 50 osób. To był nasz pierwszy protest w Gdańsku, 50 osób, ale kilka dni później tych osób już było kilkaset. Na trzecim proteście, który już relacjonowała Telewizja Republika, tych osób było ponad 1000. Na czwartym proteście jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. I na tym to polega, drodzy Państwo, że oczywiście początki mogą być trudne, ale w gruncie rzeczy musicie mieć świadomość tego, że Polaków, ludzi, którzy myślą tak samo jak wy, którzy nie zgadzają się z tym, co się dzieje teraz w państwie polskim, jest bardzo dużo. Oni tylko czekają na możliwość tego, żeby móc wyrazić swój sprzeciw. Tak więc wszystkich mieszkańców Gdańska, Trójmiasta, zapraszam dzisiaj pod Urząd Wojewódzki na godzinę 18. Oczywiście nie jest to nasz ostatni protest na Pomorzu. Tak jak pan redaktor wspominał, protestowaliśmy także pod domem Donalda Tuska w Sopocie, protestowaliśmy pod oddziałem telewizji regionalnej TVP3 Gdańsk. Teraz protestujemy pod Urzędem Wojewódzkim, który jest delegaturą tej władzy, która stosuje bezprawne metody i 18 dzisiaj w Gdańsku. Nie jest to pytanie trudne do skonstruowania. Gdańsk, Pomorze, rejon, który od lat głosuje na liberałów, od lat na Platformę Obywatelską. Jak wygląda frekwencja na terenie niesprzyjającym partiom konserwatywnym? No,
ale pamiętajmy, że jest to też miejsce, w którym około 30% wyborców wybiera właśnie partie konserwatywne i ci wyborcy stanowią tutaj po prostu sól tej ziemi. Pamiętajmy też, że Gdańsk jest miejscem, gdzie narodziła się Solidarność i z nami na tych protestach są ikony Solidarności, są działacze Solidarności, są osoby, które walczyły za naszą wolność w latach 80., które siedziały w więzieniach, do których strzelano, które były przesłuchiwane, prześladowane. I dzisiaj te osoby stoją po tej stronie tego sporu politycznego, jeśli w ogóle tak można nazwać to bezprawie, z którym mamy do czynienia, więc to też jest znamienne. Tak więc gorąco zachęcam, jakby bez patrzenia i bez zrażania się, czy to jest województwo pomorskie, czy podlaskie, czy jakiekolwiek inne, wszędzie tam, gdzie biją polskie serca, gdzie uważamy, że gdzie państwo uważacie, że należy się sprzeciwić, należy coś zrobić, po prostu trzeba to zrobić. Trzeba wyjść, pokazać, sprzeciwić się i tych punktów na mapie pokazywanej przez Telewizję Republika, tych punktów z protestami powinno być, drodzy państwo, o wiele więcej. 11 stycznia policzyliśmy się w Warszawie, jest nas o wiele więcej niż było nas wtedy na miejscu w czwartek, dzień poprzedni, bardzo mroźny dzień. Więc gorąco proszę i zachęcam do tego, żebyście państwo wzięli tę inicjatywę w swoje ręce i nawet w małych grupach rozpoczęli no po prostu walkę o Polskę. Proszę jeszcze powiedzieć o to, o tym, kto przychodzi na te manifestacje, bo są takie już politologiczne analizy. Ja wiem, że politologia i kalkulacja w pewnych warunkach nie są najlepsze. Po prostu czasami trzeba być przyzwoitym, ale politolodzy kalkulują. Tak? Jest taka kalkulacja, że to może formacjom konserwatywnym nie służyć, że taki może być plan Donalda Tuska, żeby zamknąć partię konserwatywną w tym narożniku protestów, ulicznych walki, a że życie nie czuło się gdzie indziej. Kto na te manifestacje przychodzi? To jest tak, są manifestacje, które mogą także przyciągać innych wyborców niż tych, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Po pierwsze, w ogóle nie odnosiłbym się do tego, co mówi Donald Tusk i do jego rad, bo to jest tak zwana judaszowa troska. Ten człowiek w ogóle nie życzy dobrze Polsce, nie życzy dobrze polskiej prawicy, nie życzy dobrze polskim konserwatystom, więc jeżeli mówi, czy sugeruje on, bądź jacyś jego akolici, że jest to szkodliwe, może być to szkodliwe dla polskiej prawicy, jest dokładnie odwrotnie. Po drugie, przychodzą tam nie tylko zwolennicy Zjednoczonej Prawicy i Prawa i Sprawiedliwości, tylko ludzie zatroskani o los ojczyzny, ludzie, którzy w ogóle wcześniej w kwestiach jakiegoś takiego aktywnego zaangażowania politycznego w ogóle w tym nie brali udziału. Więc przekrój społeczeństwa jest bardzo szeroki. Właściwie są tam ludzie młodzi, są ludzie w średnim wieku, są małżeństwa, są ludzie starsi. Jakby są wszyscy, tak? Oprócz tych postaci historycznych, o których już mówiłem, oprócz też osób, które są osobami publicznymi, to właściwie ten przekrój społeczeństwa jest bardzo szeroki. Trudno tutaj mówić o tym, że to jest jakaś grupa jednolita, którą dałoby się scharakteryzować jakimś takim politologicznym czy socjologicznym określeniem. Natomiast ja mogę powiedzieć, że na pewno są to patrioci. To jest słowo, to słowo klucz, pod którym ci wszyscy ludzie, którzy przychodzą na te protesty i angażują się w te protesty, tym słowem można tych ludzi właśnie opisać i określić, bo robią to w swoim wolnym czasie, mimo niepogody, bo mamy styczeń, jest mroźno, w Gdańsku obecnie pada deszcz ze śniegiem, poświęcają swoje pieniądze, poświęcają swój czas i po prostu są, żeby zaprotestować, bo to możemy teraz zrobić i to powinniśmy teraz robić, żeby nie pozwolić na to, co Tusk i ta cała jego szajka robią z państwem polskim. Mówiliśmy o tych protestach w Gdańsku, zresztą dzisiaj kolejny protest o godzinie 18 pod Urzędem Wojewódzkim, ale w ramach Trójmiasta, w ramach Pomorza były też protesty w Sopocie pod domem Donalda Tuska i tam policja wykazywała się czujnością, tak jakby te protesty szczególnie obecnego premiera Polski uwierały. Oczywiście podczas tego pierwszego bardzo spontanicznego protestu pod domem Donalda Tuska, bo to było w dniu, kiedy doszło do tego haniebnego aresztowania posłów Kamińskiego i Wąsika, więc wtedy zebraliśmy się tam w dosyć późnych godzinach, bo to około między 22 a 23, więc jednostek policji i służby ochrony państwa było więcej niż samych protestujących. Po prostu. Wszyscy uczestnicy zostali prewencyjnie spisani, wylegitymowani, spisani. Myśmy tam przyszli
celach no, po prostu wyrażenia sprzeciwu i bardzo pokojowo. Natomiast policji było bardzo dużo i to taki kontrast wprowadza między tymi naszymi protestami, gdzie one naprawdę przebiegają spokojnie, tam nie ma żadnych haseł wulgarnych, nie ma żadnych wulgaryzmów, jakby jest tylko niezgoda na to, co się dzieje w Polsce i jak porównujemy to do tych protestów, które miały miejsce w ubiegłych latach, gdzie wprost krzyczano słowa wulgarne, obrażano ludzi, po prostu taki kloaczny język był wprowadzany do debaty publicznej w obecności posłów, w obecności osób życia publicznego. Oni to nieśli na sztandarach, w ogóle się tego nie wstydzili. Policja wtedy w ogóle na to nie reagowała, to było czymś w jakimś takim sensie przyzwolenie. Więc warto tutaj wspomnieć, że jakby zauważyć tą różnicę i to jest różnica cywilizacyjna, drodzy Państwo. To jest różnica cywilizacyjna, kulturowa, głęboko przebiegający podział, który wynika no właściwie z tych różnic na poziomie cywilizacyjnym, bo jeśli jedna strona, i to też był bardzo piękny film właśnie z 11 stycznia, jeden tłum stoi i śpiewa, odśpiewuje pieśń Tedeum, a porównujemy to z sytuacją, gdzie tłum kilka lat wcześniej krzyczał wulgarne hasła, wykrzykiwał przekleństwa, i to są Polacy, i to są Polacy, więc zadajmy sobie pytanie, w jakiej grupie ja chcę być, tak? Do jakiej grupy chciałbym przynależeć i dlaczego przynależę do tej, a nie do tamtej. I to jest kluczowe, drodzy Państwo. I to mówię, zwracam się do tych, którzy nie są jakoś super mocno zaangażowani w te spory i tak dalej. Zastanówcie się, gdzie chcielibyście, żeby były wasze dzieci, gdzie chcielibyście, żeby was zobaczyli sąsiedzi, żeby was zobaczyła rodzina, pod którym hasłem byście chcieli się podpisać. Ja o tym mówił Tomasz Rakowski, organizator protestów wolnych Polaków na Pomorzu, w Trójmieście, w Gdańsku. Dzisiaj kolejny protest o godzinie 18 pod Urzędem Wojewódzkim. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Zapraszam do Gdańska. A ja Państwu jeszcze raz przypomnę o możliwości włączenia się w rozwój i budowę Telewizji Republika. Jesteśmy w drodze, chcemy być w drodze, chcemy być telewizją naziemną, ale to nie jest możliwe bez Państwa odzewu, bez Państwa wsparcia udołów, Państwa kanałów telewizyjnych. Pojawił się numer konta, to jest najwygodniejsza, najpewniejsza też forma wspierania Telewizji Republika, za co bardzo serdecznie dziękuję. I my przypominamy o protestach Gdańsk, ale w najbliższych dniach to nie będzie tylko Gdańsk, tu Państwo widzą, bo i Łódź o godzinie 18 i Gdańsk i też o 18 Przytuły Stare, czyli tam, gdzie przybywa, gdzie jest osadzony Maciej Wąsik, Radom też 18, tam, gdzie jest przetrzymywany Mariusz Kamiński, ale też Wrocław na rynku za niedługo, za 20 minut o godzinie 14. Tak wygląda ta mapa w dniu dzisiejszym, a my za chwilę wrócimy do studia. Porozmawiamy trochę o innym temacie.